Witam, nazywam się Adam. Chciałem wam przedstawić moda Operacja Manhattan. Mod do Fallouta 4 sprzed 7 lat. Natomiast 4 lata temu zrobiłem do niego tłumaczenie. Zobaczmy, o co tu chodzi. Zapoznajmy się z wpisami na posterunku na słuchowym echo. Będą to zapiski inkwizytorki Zary. To jest mod z 2017 roku autorstwa Alexa Ramona. Natomiast tłumaczenie na język polski zrobiłem w 2020 roku. To jest do pobrania z Nexus Mods. Zarówno oryginał, jak i jego tłumaczenie. Linki w opisie. Za chwilę będziemy mieli trochę spoilerów. Jak ktoś nie chce spoilerów, proszę nie patrzeć przez moment, przez kilkanaście sekund. Będą podpowiedzi dotyczące zadania, jakie bronie możemy tu znaleźć w tym zadaniu. Jak ktoś nie chce sobie psuć przyjemności, to niech na razie na to nie patrzy. To nie będzie takie dokładne walkthrough, poprowadzenie za rękę krok po kroku, pokazanie wszystkiego, bo na przykład wszystkich elementów pancerza zmodyfikowanego przez strzelców raczej szukać nie będę. Ten szachrajski kontener to jest po prostu kontener, gdzie znajdziemy przedmioty, które byśmy napotkali w trakcie robienia zadania. Tu jest jeden element tego pancerza wspomaganego, pancerza strzelców. W trakcie zadania znajdziemy kolejne jego elementy. Porozmawiajmy z inkwizytorką Zarą. Hi. You're that vault dweller. We can really use your help. The gun has grabbed one of our soldiers. They've even set up some sort of high-tech weapon. If you can find out what's going on and put a stop to it. You'd have our gratitude. How much does this pay? Oh, 1,000 caps? Sure, sounds fun. Let's do this. We'd better move out. Good luck. I don't have time for you right now. Hey. Za chwilę wejdziemy na pokład latacza i przeniesiemy się do Nowego Jorku, na Manhattan. Parę słów na temat warunków startowych tego zadania. Musimy mieć poziom 30 i duży arsenał broni, bo przeciwnicy będą z najwyższej półki. Także trzeba się solidnie przygotować, mieć spory zapas amunicji. Jak zainstalować moda, to podpowiem w opisie. Najlepiej robić to za pomocą takiego programu zarządzającego modami typu Mod Organizer 2. Pobrać sobie to z Nexus Mods, a później pobierać poszczególne mody. I od razu z grubej rury mamy tutaj super mutantów. I zwróćcie uwagę, tam jest symbol trudności przy tych przeciwnikach. To są naprawdę wysokopoziomowi przeciwnicy.
Ten materiał to będzie mod przedstawiony od początku do końca. Prawdopodobnie będą jakieś cięcia lekkie po drodze, ale będzie pokazane od początku do końca. Fabuła nie jest jakoś specjalnie rozbudowana, tutaj naszym głównym zadaniem będzie po prostu eliminowanie przeciwników, dotarcie do określonego punktu, zrobienie czegoś w tym punkcie i powrót. A mod rzuci w nas całą masę przeciwników. Gdzieś tutaj w tym parku w stawie ma się znajdować jeden z elementów pancerza, ale nie chcę go szukać. To będzie przejście od początku do końca, bez pokazywania wszystkich tajników. Teraz lekka odmiana, mamy bandytów. A tu jest wejście przez bramę do całego składu wagonów. Teraz tutaj można się trochę zgubić. To jest trochę taki labirynt z tych wagonów. Musimy iść prosto wzdłuż wagonu, skręcić. I dalej prosto. Bandyci, jak widać, wysoko poziomowi. W tym modzie, w tym dodatku, przeciwnicy są naprawdę trudni. To jest o wiele bardziej wymagająca gra niż podstawowa gra Fallout 4. I teraz tak, tutaj musimy iść wzdłuż wagonu, znowu skręcić w lewo i tam znowu trzeba będzie skręcić w lewo. Jeżeli ktoś tutaj pogubi się, to musi się kierować na stanowisko chemiczne.
Z drugiej strony stanowiska chemicznego musimy wyjść, pójść prosto, skręcić w prawo, potem w lewo i tu odnajdziemy właśnie przejście do góry. Tu czeka nas niezłe przywitanie. Była dopiero taka zabawa, przymiarka do tego, co będzie później. Tego Protektrona warto tutaj uruchomić, żeby nam pomógł w walce. Aktywujmy go, przyda się, bo za moment rozpocznie się, gra wejdzie na wyższy poziom, że tak powiem, trudności. Teraz będzie coraz trudniej i trudniej. Teraz dopiero zostaniemy rzuceni w prawdziwy wir walki. Co będzie się za chwilę działo? Zobaczmy. Jest jak w piekle i te wszystkie efekty świetlne to naprawdę wygląda niesamowicie. Bardzo pomysłowo zostało to zrobione. Te efekty, gra świateł, kolorystyka, filtry zastosowane, to naprawdę wygląda bardzo ciekawie pod względem wizualnym. A tu gdzieś słychać Liberty Prime, ale to nie jest Liberty Prime, tylko Prime skonstruowany przez strzelców.
Jesteśmy praktycznie cały czas otoczeni przez przeciwników ze wszystkich stron. Zobaczmy, co tam dalej jest za tym mostem, wiaduktem. A tu czeka nas kolejna ciężka przeprawa w tym punkcie, który jest bardzo mocno broniony. Tu możemy utknąć na długie minuty. To jest takie wąskie gardło, bronione przez strzelców zaciekle. Wieprzowina z fasolą na pewno się przyda. Warto robić często zapisy, bo to jest naprawdę trudny mod. Po zniszczeniu tych wieżyczek dotrzemy wreszcie do obiektu, do którego mieliśmy dotrzeć, obiekt badawczo-rozwojowy strzelców z naukowcami w środku, no i oczywiście całą masą obrony, zmasowana obrona. Musimy uruchomić terminal, inaczej się nie da otworzyć.
Ale nie będzie to nic trudnego. Otwieramy drzwi i wchodzimy do środka. Hey, something's Let's do this. Another victory for the Brotherhood. You aren't Brotherhood. No. Huh? Who? Tu znajdziemy kolejne elementy pancerza wspomaganego strzelców, ale możemy też przy okazji naprawić swój pancerz wspomagany. Znowu wieżyczki strzelców. Trzeba je rozwalić, bo będą nam naprawdę przeszkadzać. Ale za chwilę napotkamy solidną obronę strzelców. Zlokalizowaliśmy obu strzelców, teraz mamy za zadanie zabić zbuntowanych naukowców. Naukowcy raczej nie będą trudnymi przeciwnikami. Weźmy ten klucz do celi. On tam gdzieś jeszcze będzie z raz czy dwa dostępny, ale trzeba go wziąć. O ile naukowcy są prości, to obstawa jest na wysokim poziomie. Jest to sprytnie pomyślane, takie wąskie przesmyki bronione przez wysokopoziomowych przeciwników są naprawdę trudne do przejścia. O, i kolejny naukowiec. A to przypomina trochę scenę z filmu Terminator. Na
nasi kompani robią co mogą, ale to jest naprawdę ciężka przeprawa. Cameron znokautowany leży, ale tam zaraz się podniesie. No dobrze, to teraz mamy trzech naukowców zabitych, chyba jeszcze jeden został. Jeszcze jeden zmontowany naukowiec, raczej nie stawił dużego oporu. Kolejny raz mamy możliwość wzięcia klucza do celi. Teraz poszukajmy sierżanta Aleksandra. Trzeba będzie zjechać tą windą, co tutaj jest. Ale najpierw, jak ktoś chce, może poczytać coś na temat Prime'ów. Strzelców, jaki jest ich status? Jak widzimy, tych Prime'ów powinno być 4 aż. Jeden na pewno zniszczyliśmy. Ten czwarty to właśnie zniszczyliśmy, ale niby będzie naprawiany. To tak szybko wzięli się do roboty? Ledwo co go położyliśmy tam gdzieś w jakiejś fosie czy w czymś tam, a tu już jest naprawiany. Jak oni go przetransportowali tak szybko tutaj? Going down. No i jest sierżant Aleksander. Tu jakaś mała niespodzianka. Ad Victorium. Hey, you saved my life. Thank you. I'm just gonna rest here a bit more until I get my strength back. Alex będzie musiał odpocząć przez chwilę, a my wracamy na górę. To zadanie możemy, ten dodatek nieoficjalny, rozpocząć niezależnie od tego, z jaką frakcją współpracujemy w Falloutie 4. To nie ma żadnego znaczenia. Musimy teraz rozmieścić 6 ładunków. I będziemy mieli każdorazowo falę nowych przeciwników walczących z nami po umieszczeniu każdego z tych ładunków. O, tu jest ten remontowany Prime. Obok niego mamy umieścić jeden z ładunków. Kolejny będzie gdzieś na dole prawdopodobnie. Co to było?
Chipsy ziemniaczane zawsze się przydadzą. I lecimy dalej. To jest ten Prime właśnie naprawiany. My schodzimy niżej na sam dół. I tu gdzieś powinien być kolejny punkt, w którym mamy umieścić ładunek. Tu na stole znajdujemy nową broń, cieniasa. Jest to zmodyfikowana wyrzutnia rakiet. Możemy poczytać sobie teraz dziennik projektowy. No, trochę tych wpisów jest, jak kogoś nudzą wpisy, niech przesuwa sobie to minutę dalej. Tłumaczenie zostało zrobione przeze mnie jako nakładka na oryginalny mod, czyli tak, musimy najpierw zainstalować oryginalnego moda Alexa Ramona, Operation Manhattan. Później na to doinstalowujemy moje polskie tłumaczenie. Choć oczywiście to jak ktoś chce, może sobie rozegrać to w oryginale po angielsku i walczyć z Super Mutants, Gunners and Bandits. Czyli tak, zostały jeszcze do rozmieszczenia ładunki 4, 5, 6. Czwarty będzie do umieszczenia tutaj z boku, gdzie są takie jakby atomówki, coś w tym stylu. Tu jest do umieszczenia ładunek przedostatni. Pamiętajmy, że jest fala nowych przeciwników po rozmieszczeniu każdego z ładunków. Idziemy na dół. Ładunek numer 6 i on będzie już ostatni. Teraz musimy opuścić budynek, obiekt strzelców, oddalić się od niego i zdetonować ładunki. Ale zanim to się stanie, to napotkamy solidny opór. Jaki uparty strzelec. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Musimy przedrzeć się do wyjścia. Jest trochę tego różnego złomu do zbierania, jeżeli tu za często pojawiał się napis, że jesteśmy przeciążeni i tak dalej, przepraszam za to, ale to w ferworze walki człowiek nie zwraca na to uwagi, a za dużo dźwigasz, nie możesz biegać tak co jakiś czas. No nie zwracałem na to za bardzo uwagi, bo tu i tak sobie nie pobiegamy, bo walka jest non-stop, co chwila. Nie przebiegniemy obok tych przeciwników, gdzieś tam nie wyminiemy ich. Ha!
kolejny strzelec w pancerzu wspomaganym. A tacy przeciwnicy to są naprawdę gąbki na pociski. Można strzelać, strzelać i strzelać do nich. Myślę, że warto tutaj od razu naprawić pancerz, skoro już tu jesteśmy. Szybka naprawa i idziemy dalej. Możemy się spodziewać solidnego komitetu powitalnego na zewnątrz. To nie jest mod czysto fabularny, tu nie będziemy czytać, rozmawiać, chodzić, rozmyślać, tylko będziemy strzelać. Nie będzie tu jakichś skomplikowanych wyborów moralnych, nie będziemy musieli się za dużo zastanawiać, co zrobić. Po prostu będziemy iść naprzód i eliminować kolejnych przeciwników. Możemy wykorzystać nową broń, którą dostaliśmy. I to jest bodajże cieniaz. Czyli to jest zmodyfikowana wyrzutnia rakiet.
musimy wejść... O, tutaj właśnie. Będziemy musieli wejść na górę. Jesteśmy w tym punkcie, w którym mieliśmy coś umieścić, konkretnie detonator, i zdetonować te ładunki rozmieszczone w obiekcie strzelców. Na tym stoliczku mamy tam pod parasolem umieścić detonator i tu trzeba jeszcze nacisnąć E, interakcję. Ostatni etap zadania, ostatni etap moda, czyli ucieczka z Nowego Jorku. Tu mogliśmy naprawić pancerz, ja oczywiście zapomniałem o tym, ale to w ferworze walki wszystko jest możliwe. No i wracamy praktycznie teraz znaną nam już drogą przez ten tunel, metra, wagony. Kolejny szturmotron, z którym musimy się rozprawić, ale akurat zainteresował się naszymi kompanami, którzy zazwyczaj gdzieś zostają z tyłu, a my musimy brać sprawę w swoje ręce, choć niekiedy wsparcie jest.
to nie jest ta najtrudniejsza klasa szturmotronów, bo przecież są jeszcze te, które robią się niewidzialne. Te chyba są najtrudniejsze. Ale i tak to są trudni, bardzo trudni przeciwnicy do pokonania. Wracamy przez te wszystkie wagony. I jeszcze jeden wagon i wychodzimy. Ale to wyjście to nie będzie takie hopsiu. Trzeba się trochę przygotować, bo nie wiadomo, co tu nas czeka. W sumie nie jest to takie złe cofnąć się, schować się w tym wagonie, bo te duże roboty nie są w stanie tam do nas dotrzeć, wcisnąć się w ten wagon. Spokojnie możemy się cofnąć i walczyć na odległość. No i pojawił się kolejny Prime. Dobra, Prime załatwione, teraz już droga prosta.
Teraz taka kwestia, jak ktoś jeszcze nie zdobył wszystkich osiągnięć, a lubi mieć osiągnięcia w grach, to w przypadku zainstalowania modów są osiągnięcia zablokowane. Wtedy musimy takiego moda odinstalować i wczytać ostatniego save'a sprzed instalacji modyfikacji. Wracamy do wspólnoty. Wygląda na to, że już jest praktycznie wszystko zakończone. Excuse me. Thanks for your help, friend. Finally, someone that can get things done. Here's your pay. You hear that? The Gunners. I'd like to see them try to. Ale okazuje się, że jest mała dogrywka. Frakcja strzelców dysponuje najnowocześniejszym sprzętem, również lataczami. I musimy parę z nich zniszczyć. Wygląda na to, że pokonaliśmy już wszystkich i jeszcze tylko rozmowa z Aleksandrem. Hey there. Damn. That was ugly. Here. I want you to have this. No i dostajemy schemat pocisku. I
Inkwizytora. And this is for you. I'm sure you'll put it to good. Jeszcze hełm strzelców. Jeżeli zbieraliśmy sobie cały pancerz strzelców, to tu jeszcze jest hełm. I zadanie Operacja Manhattan ukończone. Pancerz wszędzie naprawić, a my możemy sobie przez chwilę odpocząć i wciągnąć jakiś makaron czy coś w tym stylu. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do obejrzenia pozostałych moich materiałów. Dużo z nich dotyczy modów do Wiedźmina. Miałem przyjemność kilka z tych modyfikacji współtworzyć bądź tworzyć. Zachęcam do przeglądania tych materiałów, komentowania, ewentualnie polubienia. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia. Ale jeszcze porcyjka makaronu. Do zobaczenia. しますか? No.